Cześć, z tej strony Damian, witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl i dziś chciałem Wam rozpakować te oto dwa urządzenia. Pierwsze z nich to Mizi U4C, a drugie z nich to specjalna klawiatura, która pomoże obsługiwać nam właśnie to urządzenie. Więc może najpierw, czym jest Mizi U4C? Jest to mini PC, czyli mini komputer podłączony do telewizora, który uczyni nasz zwykły telewizor telewizorem typu Smart TV. Jest to urządzenie wyposażone w system Android, no ale na jego konkretnych zaletach, na jego konkretnych funkcjach skupimy się w samej recenzji, która już niebawem. Jak widzimy na opakowaniu, mamy informację o czterordzeniowej jednostce w środku. Jest to dokładnie ta jednostka, którą widzicie tutaj, oparta na rdzeniach Cortex A9. Mamy wbudowany Bluetooth, kamerę oraz mikrofon. Z tyłu dokładne dane urządzenia, które przybliżę Wam w recenzji. Z takich podstawowych informacji mogę Wam powiedzieć, że urządzenie działa pod kontrolą Androida 4.2 i ma 1 GB pamięci RAM. No ale przejdźmy do samego rozpakowania. A tutaj musimy chyba to odlepić. Ładnie się otworzyło. No i mamy naszego Miziego. O. Wyjmijmy go sobie razem z antenką. No i zobaczmy, czy mamy coś jeszcze w zestawie. Mamy kabel zasilający. Standardowe micro USB. Więc bez żadnych tutaj fajerwerków. No i zasilanie. A także jakaś płyta ze sterownikami. A dodatkowo jakiś certyfikat. Zobaczymy, co to dokładnie jest. Czyli nic, co powinno nas interesować. Żadnej instrukcji obsługi tutaj nie ma. No ale patrząc na to, kto to czyta, to dobrze, że jej nie ma. Zresztą Android sam nas poprowadzi przez pierwszą konfigurację. Zamknijmy już to. Przejdźmy teraz do tej klawiatury. Jak widzimy już na opakowaniu, wyglądała będzie ona tak. Możemy ją podłączyć oczywiście do różnych urządzeń, do telewizora, do laptopa, do Android TV Box, tak jak my to zrobimy, oraz do peceta, więc jest to taka klawiaturka uniwersalna. Jak widzimy, to jest dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. No ale otwórzmy. Zobaczymy, jak ona wygląda. No i czy mamy coś oprócz niej w środku. W pudełku. Czy coś jest w pudełku? W pudełku już nie ma nic. Tak więc mamy chyba samą klawiaturę pięknej czerwonej folii bąbelkowej. O, ale są też tutaj różne papierki. Jak widzimy, dostaliśmy wersję czarną. Tutaj mamy joystick. Mamy tutaj prawy i lewy przycisk myszy. No i samą klawiaturę. W standardzie kuwerty. Trzyma się bardzo wygodnie. Wygląda też bardzo tak solidnie. No ale co mamy jeszcze tutaj dołączonego? Mamy instrukcję obsługi. Jak widzicie, jest to dokładnie klawiatura Mizi RC11. No i taki sam certyfikat jak w przypadku naszego U4C. A więc do recenzji tego sprzętu zapraszam już niebawem na wideotesty.pl. Tymczasem się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!